No oprócz oczywiście decyzji związanych z budżetem, które są dla miasta myślę, że najważniejsze, to dwie kluczowe, jeśli chodzi o inwestycje i o rozwój sportu i rozwój także rekreacji. Jedna to decyzja Rady Miasta o podniesieniu kapitału w spółce Hipodrom, która umożliwi nam rozpoczęcie jednej z najważniejszych inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską, to jest rewitalizacja zabytkowego Hipodromu. Mamy już decyzję z Regionalnego Programu Operacyjnego, decyzję marszałka o dofinansowaniu tego projektu w wysokości 13 milionów. Kolejne 12 milionów dzisiejszą decyzją Rady Miasta jako wkład własny dołożyliśmy do tego projektu i jesienią w październiku będą mogły ruszyć pierwsze przetargi, a w 2012 przywitamy całkowicie zmodernizowany, z nowymi trybunami, z nowymi ujeżdżalniami, z możliwością organizacji większej ilości wyścigów, zawodów końskich, rekreacji, hipodrom. A druga decyzja to można powiedzieć, że w pewnym sensie historyczna, epokowa, jeśli chodzi o rozwój sportu w Sopocie, a to taka, że wszyscy ostatnimi czasy bardzo się martwiliśmy o to, czy będzie koszykówka w Sopocie. Ta z kilkunastoletnią tradycją, która tu w Sopocie powstała, powiązana z Streflem i z Sopotem, które tą tradycję tworzyły. Dzisiaj radni podjęli decyzję o wyjściu ze spółki stworzonej kilkanaście lat temu dla rozwoju koszykówki, ale w wymianie wyjściu ze spółki i wymianie udziałów wejściu do nowej spółki, która będzie tą, nawiązując do tradycji koszykarskiej w Sopocie, tworzyła nowy klub i nową drużynę, która będzie już od tego roku grała w Ekstralidze, a więc historycznie pewne koło się zatoczyło i rozpoczynamy na nowo budowę nowego klubu koszykarskiego, ale z tradycją tych wszystkich tytułów mistrzowskich, które wspólnie z Treflem zdobyliśmy.